Witajcie moi drodzy w kolejnej części genezy pokolenia przegrywów, w której omawiamy czynniki, przez które ludzie nie chcą się rozwijać i wolą najzwyczajniej w świecie pozostać w miejscu. Co prawda dzisiejszy temat mocno współgra z poprzednią częścią, czyli systemu społeczno-gospodarczego, ale biorąc pod uwagę, że tamto nagranie ma prawie 40 minut, to chyba nawet lepiej, że zostawiłem to na następną część. Tak więc, jak widzicie po tle i miniaturce, chodzi tutaj o świadczenia socjalne, czyli wszelkiej maści, zasiłki oraz y, pieniążki dawane z powodu jakichś pierdół, najczęściej za sam fakt istnienia albo z takich prozaicznych rzeczy jak posiadanie dziecka. I dlaczego to jest złe? Nie będę się tutaj zagłębiać w kwestie ekonomiczne pod tytułem, że skądś trzeba na to fundusze brać itd., tak dalej, tak dalej, bo nie o to w tym chodzi, ale co jest warte odnotowania jest to, że w momencie, kiedy dostajemy coś za darmo, to faktem jest to, że tak naprawdę o wiele mniej to doceniamy w momencie, kiedy musielibyśmy to wypracować. I już nawet na chwilkę pomijmy kwestię pieniędzy. To, co dostajemy w prezencie, tak naprawdę mniej o to dbamy w momencie, kiedy mielibyśmy to kupić za własne pieniądze, za wypracowane przez siebie pieniądze. I mogę na sobie też podać taki pewien przykład. Każdy telefon, który mm, dostawałem w prezencie, czy to tam od rodziców, czy tam od dziadków i tak dalej, i tak dalej. Niszczył się bardzo szybko. Natomiast w sytuacji, kiedy 3 lata temu kupiłem e, telefon za własne pieniądze, za wypracowane przez siebie pieniądze, to powiem szczerze, że on bardzo długo wytrzymał bez najmniejszego szwanku. Teraz, jedynie pod koniec, mocno spuchła bateria, dlatego sobie go wymieniłem. Ale o ten test staram się dbać jak tylko można. I to jest właśnie efekt tego, że. Wypracowałem to sobie, kupiłem to za swoje, więc będę o to wiele bardziej dbał. I zamiast telefonu możemy wpisać sobie jakikolwiek inny przedmiot bądź usługę. Czy to na przykład jakiś samochód, czy to kosmetyczka i tak dalej. Po prostu okazujemy wobec tego znacznie więcej szacunku. Niestety u nas politycy robią coś zupełnie odwrotnego i zamiast doceniać czyjąś pracę, to, że ktoś wypracował jakiś kapitał, to posta postanawia nie dość, że ich ukarać, to jeszcze zwiększając mm, właśnie wszelkiego rodzaju świadczenia socjalne, powodując, że promuje się lenistwo. Do tego stopnia, że bardziej się opłaca teraz ciągnąć zasiłek, mając dwójkę dzieci, niż yy, tak naprawdę wypracować to sobie. I mniej więcej opowiem Wam o przykładzie yy, mojej znajomej, Hmm, której jakaś sąsiadka Z swoim chłopem ciągnie właśnie Z samych socjali I teraz posłuchajcie mnie uważnie Żadne z nich nie pracuje, nie mają ślubu Więc wygląda to następująco 1300 zł Każdy z nich dostaje Z tytułu zasiłku dla bezrobotnych To jest, no mówię, 1300, tak? Czyli razem 2600 ciągną za sam fakt, że nie pracują Do tego 500 plus za każde dziecko to jest już kolejny tysiąc. Ale to jeszcze nie wszystko. Żeby było jeszcze ciekawiej, to z racji tego, że jest dziecko nieślubne, a gościu w tym mieszkaniu, w którym kobieta mieszka z dzieciakami, nie jest zameldowany, jest jakby powiedzmy w separacji, to klasyfikuje się do takiego dofinansowania z tytułu rodziny zastępczej albo coś tego typu. Parę lat temu było to 1115 zł, nie wiem ile jest obecnie, na pewno było mocno zwiększone, ale na potrzeby tego załóżmy, że to jest 1200 od dziecka, tak? Czyli mamy kolejne 2400. No to po zsumowaniu tego wychodzi na rękę 6000, co na jedną osobę w wieku produkcyjnym wychodzi 3000 na rękę. A pragnę tylko przypomnieć, że w 2022 roku płaca minimalna to jest niespełna 2400 na rękę. Dołóżmy do tego fakt, że płacą za mieszkanie socjalne z racji tego, że mm, no nie mają pracy, nie mają jak się utrzymać, więc dostają y, so, z Mopsu mieszkanie, za które płaci się groszowo. Tam około 500 zł, coś koło tego. Wszelkiego rodzaju ciuszki, nieciuszki z caritasu wraz z, z jakimiś e, datkami składającymi się z suchej żywności, i wychodzi na to, że takie najpoważniejsze wydatki tak naprawdę mają z głowy. Więc do rozdysponowania na jakieś takie lepsze rzeczy, typu jakieś nie wiem, jakaś pizza, jakieś restauracje, te sprawy mają do rozdysponowania 5,5 tysiąca. I to za sam fakt, że nie pracują i mają dwójkę dzieci. Dla porównania, to trzy osoby muszą po 8 godzin zapierdalać za minimalną krajową, żeby mieć gdzie mieszkać w trójkę, a jeszcze dodatkowo muszą się wyżywić. I będą mieli tyle samo do rozdysponowania na jedzenie: od zera. Czy wy dostrzegacie tutaj ten absurd? A ludzie mając taką świadomość, że. Mogą więcej dostać tak naprawdę z zasiłków socjalnych niż ze swojej pracy, bardzo często niekiedy z niej nawet rezygnują, tylko i wyłącznie po to, żeby mm, tak naprawdę dostać więcej. I z jednej strony to rozumiem, bo każdy chce tak naprawdę więcej, a apetyt rośnie w miarę jedzenia. Dlatego też te same środowiska popierają, żeby zwiększyć. 500 plus na przykład do 1000 plus, 2000 plus i tak dalej. Im będzie wiecznie mało. A z racji tego, że nie doceniają, to będą jeszcze bardziej łasi na pieniądze. A skoro mówimy tutaj o podnoszeniu świadczeń socjalnych, myślicie, że te 6000 za posiadanie dwójki dzieci to jest dużo? No to lepiej usiądźcie, bo okazuje się, że w województwie warmińsko-mazurskim będą testować coś, co się nazywa bezwarunkowy dochód podstawowy. Na świecie jest to znane jako universal basic income. W dużym skrócie. Idziemy zasadą dawnej komuny typu: czy się stoi, czy się leży, to pieniążek się należy. Tak w dużym skrócie. U nas to będzie wyglądało tak, że przez dwa lata, bez względu na to, czy ktoś pracuje, czy jest bezrobotny, będzie dostawał Chodzi, mówimy tutaj o osobach dorosłych w wieku produkcyjnym 1300 zł. Innymi słowy do naszego przykładu z rodziną z dwójki dzieci policzmy sobie dwa razy 1300 zł, czyli 2600 i wychodzi 8600 zł. Tak po prostu. No to po odjęciu tych 500 na powiedzmy te mieszkanie socjalne. Dobra, niech już to wzrośnie do 1000. No to pozostaje 7400, to jest już 700 zł na łebka więcej. Ja pierdolę, kurwa. Skutek tego będzie oczywisty, że im ktoś więcej dostaje, tym mniej to docenia. A skończy się to prawdopodobnie tym, że jeżeli za posiadanie dwójki dzieciaków, yy, będąc w praktyce bez ślubu, i tak dalej, można wyciągnąć. Mm, w zasadzie czy tam mieszkanie socjalne, czy nie, ponad cztery klocki w zasadzie. Od tak? No to wiadomym będzie, że ludziom nie będzie chciało się pracować za najniższą krajową, skoro dostaną prawie dwa razy nie, no może dwa razy tyle nie, ale o ponad połowę więcej. Tak więc ludzie po wprowadzeniu tego dochodu podstawowego, nawet jako dwuletni eksperyment, nie będą chcieli wracać, a wręcz będą dążyli do tego, żeby po pierwsze zostawić go na stałe, a po drugie, żeby zrobić waloryzację i podnosić go do jeszcze wyższych stawek. To jest kolejny trigger ku temu, żeby człowiek po prostu nie próbował się rozwijać. Zresztą, co ja wam będę mówił, w Finlandii też już przez dwa lata testowali. Ten dochód podstawowy, i skutek był taki, że o ile sytuacja materialna się znacznie poprawiła, to niestety sytuacja zawodowa nie uległa zmianie. Co to oznaczało? Że ludzie się po prostu nie rozwijali. Tak więc w praktyce tak wygląda coraz więcej. Świadczeń socjalnych i nie zrozumcie mnie źle, osobiście uważam, że są miejsca, w których jakieś świadczenia socjalne byłyby potrzebne. Na przykład osoby niepełnosprawne, które na przykład nie są w stanie podjąć żadnej aktywności zawodowej, to im warto by było coś dać, żeby zapewnić odpowiednią egzystencję, ale nie jest to wbrew pozorom tak ogromna liczba ludzi, jak chociażby matki biorące 500, siedzące na bezrobociu ze swoimi chłopami. Wbrew pozorom takich przypadków patologii jest o wiele, wiele więcej i niestety za sprawą coraz większych socjali obawiam się, że będzie ich znacznie więcej, bo przypomnę Wam taką rzecz, że już. Hmm... Poprzez media wpajali, że wszystkim się należy i tak dalej. Niektórzy z tych osób pamiętają czasy komuny, gdzie rodzice im też wpajali, że jest cudownie, super, ach i och, a w praktyce wyglądało to tak, że każdy miał równo, ale gówno. I teraz, jakie mogą być skutki takiego, no nie ukrywajmy rozdawnictwa? Daleko wyglądałoby to tak, że w którymś momencie kończą się pieniądze, albo papier tuż w drukarce do drukowania dalszych pieniędzy, <noise> więc będą opcje dwie, albo przerzucą się na tak zwany pieniądz cyfrowy, i tym samym uzależnimy się w 100% od humorów polityków, albo Dojdzie to do takiego momentu znacznie wcześniej, zanim wprowadzą ten cyfrowy pieniądz, i wtedy pojawi się dosyć ciekawa sytuacja, która już miała w historii swoje miejsce. I co mam tutaj na myśli? Tak jak mówiłem, budżet państwa nie jest gumy, więc albo podnosi się podatki, albo mm, drukuje się pieniądze. Obydwie rzeczy sprawiają, że ceny w sklepach rosną w zastraszającym tempie, co widać chociażby u nas. Przecież w 2020 roku mieliśmy rekordowy dodruk pieniądza. Ale nie o tym teraz. Co jest istotne? Nie można wiecznie ciągnąć na socjal, a tak się składa, że będą coraz większe wydatki. I nie chodzi mi tylko i wyłącznie o koryto dla polityków, ale mówię o tym, że chociażby emerytów jest coraz więcej względem jeśli chodzi o procent populacji coraz więcej osób siedzi na, na socjalu właśnie tematki 500 plus ten dochód podstawowy i tak dalej skądś to trzeba brać koniec końców ktoś będzie musiał powiedzieć, że sorry nie mamy na to pieniędzy więc musimy to wszystko cofnąć a wy macie pracować i tak się składa, że może dojść wtedy do bardzo poważnych konsekwencji niekiedy nawet krywawych zamieszek co miało chociażby miejsce za czasów Margaret Thatcher z tą różnicą że ona od razu podjęła decyzję że yy, cofa socjal i każe ludziom pracować ale doszło wówczas do dosyć srogich zamieszek dlatego też żeby to uniknąć warto by było zacząć powoli wycofywać się z tego socjalu i najzwyczajniej w świecie obniżać państwowe wydatki i to będzie miało podwójny pozytywny efekt. Po pierwsze, może to troszeczkę rozwiązać kwestię coraz większego lenistwa społeczeństwa, to znaczy, że coraz mniej osób będzie siedzieć na dupie, ciągnąć socjal, a zamiast tego ruszy się do roboty i spróbuje to wypracować, co też sprawi, że ludzie zaczną bardziej doceniać pieniądze, które dostają na konto czy też do portfela. Zaczną lepiej je wydatkować, a co za tym idzie, zobaczą, gdzie mogą sobie pozwolić na więcej, i tak dalej. Czyli taka świadomość po prostu będzie rosła i chęć do dalszego rozwoju. Druga rzecz, która jest jeszcze ważniejsza, to zmniejszenie państwowych wydatków. Czyli De facto m, wzrost cen może przez to spowolnić. Jak bardziej spowolni, no to wtedy łatwiej będzie kupić coś za daną ilość pieniędzy. A to z kolei da możliwość do obniżenia bądź wycofania sporej części podatków, ze względu na to, że to wydatkowanie będzie znacznie mniejsze, czyli mniej pieniędzy będzie potrzebne. Jeżeli będą obniżone podatki, no to ceny wręcz spadną. Wzrośnie siła nabywcza pieniądza, będziemy mogli kupić więcej. Będzie zauważalne, że owoce naszej pracy są o wiele wyraźniejsze, i to jeszcze bardziej skłoni do tego, żebyśmy. Pracowali lepiej, wydajniej, żebyśmy się po prostu najzwyczajniej w świecie rozwijali. Na koniec chciałem zostawić kwestię, która jest, można powiedzieć, taką swoistą ironią, jeśli chodzi o urzędy państwowe, czyli o urząd pracy. Wiecie, do czego najczęściej służy Urząd Pracy? Do tego, żeby zgłosić bezrobocie i ciągnąć zasiłek. Tylko i wyłącznie. Co ty pierdolisz, człowieku? I tak, tak, ktoś mi zaraz odleci w stratosferę i powie, że przecież on poszedł do Urzędu Pracy i znalazł zatrudnienie. Tylko zadajcie sobie pytanie, jakie perspektywy macie w miejscu pracy, które dostaliście dzięki Urzędowi Pracy? Czy jest to raczej coś, co, nie chcie, co chcielibyście robić do końca życia, czy może coś, co pozwoli wam na rozwój zawodowy, czy jedynie coś byle żeby wam dali, byle żeby nie było bezrobocia za bardzo? Hmm? No właśnie, warto się nad tym zastanowić. Swoją drogą kwestia urzędu pracy jest na tyle ciekawa, że zastanawia mnie, co by było w momencie kiedy byśmy usunęli urząd, urzędy pracy. Bo, no spójrzmy na to w ten sposób, dobrego zatrudnienia nikomu nie znajdą, a przecież ci, którzy siedzą w tym urzędzie pracy, no to przecież potrafią znaleźć komuś pracę, no to sobie by nie mogli znaleźć? To by było dosyć ciekawe, co by było z tymi urzędnikami w urzędzie pracy w momencie, kiedy ktoś by zdecydował, że nagle yy, instytucję urzędu pracy wywalamy, czy tak zwanego pośredniaka, hm? To by było ciekawe, nie sądzicie? Dobra, tak pokrótce podsumowując, im więcej dostajemy za darmo, tym mniej to doceniamy, a im mniej to doceniamy, tym tak naprawdę chcemy za darmo dostawać jeszcze, jeszcze więcej. Co nie ukrywajmy, rozleniwia ludzi, nie skłania do tego, żebyśmy szli wyżej, tylko zwyczajnie do tego, żebyśmy byli. Żulami w nieco lepszej sytuacji finansowej niż taki, co woła 2 zł na denaturat. Ok, to wszystko, co na dzisiaj przygotowałem. Jeśli się podobało, wiadomo, łapa w górę. Jeśli masz jakieś spostrzeżenia, zostaw komentarz. A ja się na razie zbieram. Pozdrawiam, miłego wieczoru. I bez odbioru.